tvpodkarpacie.pl. Podczas 28. sesji Rady Miejskiej w Lesku debatowano nad absolutorium dla burmistrz Barbary Jankiewicz za wykonanie budżetu w 2015 roku. Gmina Lesko zanotowała dochód w wysokości 42 milionów złotych, co stanowi nieco ponad 100% planu. Z kolei po stronie wydatków kwota 38 milionów złotych odpowiada 95% założonego planu. W głosowaniu 13 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Oszczędzaliśmy tak, aby tego kredytu nie trzeba było zaciągać. Zwiększyliśmy również spłaty kredytów po to, aby przygotować się do następnego okresu finansowania. Stąd bardzo oszczędnie w ostatnich latach, tak właściwie od 2012, kiedyś mieliśmy szczyt zadłużenia, kiedy budowaliśmy duży obiekt rekreacyjno-sportowy, wtedy mieliśmy bardzo ciasno w budżecie. W tej chwili staraliśmy się spłacić to zadłużenie po to, żeby przygotować się do okresu finansowania 14-20. Jeżeli chodzi o absolutorium za budżet za rok 2015, to jak pokazują wszystkie opinie, które zostały przedstawione na dzisiejszej sesji, jak i liczby, pokazują, że był on po pierwsze bardzo dobrze przygotowany, tak i wykonany. Jeżeli chodzi tutaj o udzielenie absolutorium, no było to kwestia po prostu tylko i wyłącznie głosowania, które jak pokazało, no było prawie że jednogłośne. Cyfry można zaprezentować w ładnym opakowaniu, natomiast rzeczywistość jest taka, że przesunięte płatności będą się pojawiać już po zakończeniu obecnej kadencji. Czyli kredyty, które zostały zaciągnięte, a te płatności będą później, w wysokości 1,5 miliona, 2 rocznie, będzie trzeba spłacać niedługo. Teraz jest fajnie, teraz jest niezły wynik, wygląda to optymistycznie i bardzo dobrze, natomiast ta sytuacja później będzie się zmieniać. Druga kwestia to jest współpraca z radnymi, którzy czynnie uczestniczą w życiu mieszkańców gminy. No i po prostu budżet zadaniowy ma inne walory, natomiast budżet tabelowy, taki jak u nas przedstawiany jest w gminie, to po prostu to jest gra cyfr, no powiem tak. I jeżeli ktoś swoje ma wizję i reprezentuje, to może z tym budżetem robić w zasadzie co mu się podoba. Natomiast nie zawsze radni bądź część radnych ma wpływ na środki przeznaczane w tym budżecie. Powodów formalnych rzeczywiście nie ma do tego, żeby zanegować tę decyzję i tę opinię. Natomiast powody pozaformalne, o których odrobinę wspomniał pan przewodniczący komisji rewizyjnej, są rzeczywiste. One tutaj zostały powiedziane tylko ogólnie. Natomiast jest problem w komunikacji pomiędzy radnymi a panią burmistrz. Niestety rzeczywiście odbija się to tym, że są realizowane inwestycje tylko jak gdyby z jednej strony, to jest oczywiste, natomiast nawet jeśli powstają kwestie i pojawiają się inwestycje, które miałyby służyć szerszemu ogółowi mieszkańców, to mimo to na zasadzie nie, bo nie, są one ucinane. Niestety nie wygląda to tak pięknie, jakby się mogło wydawać. Jesteśmy jedną z wiodących gmin, która wybudowała już 119 km kanalizacji. Zostały nam 4 wioski i bardzo mi zależy na tym, żeby zdobyć środki na ten cel. Pani burmistrz jest już bardzo doświadczonym samorządowcem. Wraz z panią skarbnik potrafią bardzo dobrze skroić ten budżet, wykonać i myślę, że jeżeli chodzi o to doświadczenie, które pokazuje, przekłada się po prostu później na budżet, na cyfry, no i na dobrą kondycję naszej gminy. Ja myślę, że tutaj akurat wszystkie życzenia, które zostały dzisiaj przekazane, po prostu i poparcie radnych przysłuży się do tego, żeby każdy jeden następny był zrealizowany na miarę tego, które został dzisiaj przyjęte. Jako burmistrz ja muszę wybierać najpierw inwestycje, które niezbędne są do godnego życia, do jakości życia. Dopiero później mogę realizować inwestycje, które są, spełnienie jest przyjemnością, są, że tak powiem, rozrywkowe. Dlatego dla mnie priorytetem jednak są inwestycje środowiskowe. tvpodkarpacie.pl